Siema, z tej strony Hogaty, a dzisiaj zagramy sobie w końcu w grę, o której pisaliście mi już od tygodnia prawie, czyli w nowego Ravenfielda, który to aktualnie wyszedł na Steama i który to aktualnie kosztuje na przecenie 15% 12,74 euro, czyli dosyć sporo jak na taką grę. I to jest niestety pierwszy mój taki zarzut, że ta gra jako gra niezależna, która tak naprawdę nie ma wielu opcji w tym momencie, bo kampanii sobie nie zagramy, modów w tym momencie nie ma, możemy zagrać sobie tylko tą akcję. Mamy, nie wiem, trzy mapy na dobrą sprawę i preview mapy archipelagu. No to trochę moim zdaniem dużo. W porównaniu takie Ski Sniper za 2 euro, czy za tam 3 euro, czy powiedzmy nawet 4 euro, wygląda dużo lepiej póki co. Także zobaczymy, miejmy nadzieję, że cena będzie może w przyszłości obniżona. Oczywiście link do tej gry zostawię wam w opisie pod filmem. Zagramy sobie dzisiaj na nowej mapie. Teraz tak, spec ops, nie wiem, możemy to sprawdzić na pewno, nie wiem co to jest za tryb nawet. Respawn time 5, dobrze, tutaj żadnych modów nie wrzucamy, 40 botów i okej, wchodzimy sobie na mapę. Pierwszy raz na tej mapie, od razu mam już nowy ekwipunek, czyli Quicksilver, to jest karabinek taki, zaraz zobaczycie jaki, dosyć znany, chyba przerobiony na jakąś nowocześniejszą wersję. Slam R, czyli jakaś wyrzutnia rakiet, Condor 357, czyli rewolwer i ammo baga. W ten sposób sobie dzisiaj zaczniemy na mapie Temple, czyli też mapie nowej, na której ja jeszcze przynajmniej nie grałem. W tym momencie, jak widzicie, to jest ta nowa wersja Ravenfielda, więc postacie wyglądają w ten sposób, już nie jak te takie ludki takie, najgorsze na świecie ludki. Okej, ja sobie czołg kliknąłem, ale chyba nie będę nim jeździł, chcę pochodzić na pewno po mapie i posprawdzać, jak to działa wszystko. Czy oni za mną będą chodzić i oni czekają teraz na mnie? Tak. Czyli możliwe, że mapa typu Spec Ops działa tak, że chodzimy w grupach czteroosobowych. No i to było, to byłoby nawet okej. No ale okej, gra dostała oczywiście oznaczenie akcji niezależnej gry i wczesnego dostępu. Oczywiście gra by Steel Raven 7. No niestety, no cały czas boli mnie to, że ona jest strasznie droga jak na taką grę małą póki co. Także okej, gdzieś oczywiście tutaj są czerwoni przeciwnicy, których musimy zniszczyć. Mapa to są jakieś tereny świątynne, ale takie wiecie, trochę Skyrim, trochę, nie wiem, nie Indie, może co jest tam, te klasztory takie, tych mnichów buddyjskich, o już z prawej strony walą do nas, chodźcie, szybko goście, chodźcie za mną. My się przemkniemy, co mamy w drużynie? Mamy gościa, który posiada, co ty posiadasz za broń, kolego, no nie mogę sprawdzić. Co oni posiadają, oni wszyscy mają tą broń, co ja mam, czyli okej. Ten karabin, możecie oczywiście nazwać, jeżeli wiecie, jak ten karabin się nazywa. Ja zawsze zapominam nazwy tego karabinu, ale chyba wszyscy wiedzą, o co chodzi. Oczywiście, jeżeli odcinek wam się spodoba, chcielibyście, nie wiem, więcej odcinków z Ravenfielda, możecie śmiało zostawić łapkę w górę, dać znać w komentarzu pod filmem oraz włączyć powiadomienia. Oraz jeżeli znacie jakieś pro triki w tym momencie do Ravenfielda, jak na przykład, patrzcie, można kopać, na przykład można się wychylać QE, ale chyba czasu już sobie nie zatrzymać. A nie, dobra, zatrzymujemy czas, czyli dalej caps lockiem można zatrzymać czas, co jest fajną opcją i tu możemy bardziej się tym pobawić. To dajcie znać w komentarzu pod filmem, będę bardzo wdzięczny. I teraz tak, gdzie oni są przeciwnicy? Tam był jakiś jeden, fajna mapka, powiem wam, klimatyczna taka. Okej, wchodzimy do środka, idziemy środkiem, panowie, Spec Ops, specjalna siła antyrządowa, ale gdzie jest reszta naszych kolegów z drużynki? W ogóle tak broń się dziwnie a oni nie żyją. Dobra, kolego, chodź. Marek, chodź ze mną. Gościa nazwiemy Marek, bo jako jedyny przetrwał. No, nie wiem dlaczego, ale będzie Markiem. Wygląda jak typowy Marek. Nie możemy w tym nic zrobić. Ta broń ogólnie ma tłumik, także wiecie. Także nic nie możemy z tym zrobić. Jaki jest cel grania w Spec Ops? Prawdopodobnie zniszczenie wszystkich, z tego co mi się wydaje. Może nie ma respawnu tutaj, nie wiem. Zobaczymy, jak to będzie działać. Także lecimy na zewnątrz. Wydaje mi się, że gra tak trochę graficznie ścina, bo FPS-ów nie tracę w żadnym momencie, szczególnie teraz na nowym komputerze jak nagrywam, ale nie, widzę, że FPS-y się nie tracą, tylko animacja jest lekko zacięta w niektórych momentach. No, no ale to jest niepełna gra, no, na dobrą sprawę, także tak to wygląda. Tu jest jakiś karabin maszynowy, jakaś znowu miejscówka, jakby, nie wiem, do przejęcia czegoś.
Marek, gdzie jesteś? Halo Marek, nie zostawiaj mnie. Czy Marek umarł? Nie mówcie, że Marek umarł. Marek, chodź, chodź, gościu. Nie zostawiaj mnie samego, ja tu nie chcę samemu grać. Nie wiem, co my dokładnie mamy robić na trybie Spec Ops, szczerze powiedziawszy. Mamy to przejmować? No nie wiem, nie wiem. Nie mam pojęcia tak naprawdę na trybie Spec Ops. Czy my mamy po prostu czekać i nie wiem, rozwalić przeciwnika? Czekajcie, patrzcie, gdzie my jesteśmy. Może czerwony punkt to jest nasz spawn raczej. Przeszliśmy ten budynek, jesteśmy tutaj na lewej stronie całkowicie, na końcówce lewej. Możemy nawet sobie broń przejąć prawdopodobnie, możemy? Grom? Grom, pozwolicie mi przejąć ten karabin maszynowy? O, przejąłem go jakoś. Ale nawala ten karabin maszynowy. Ej, Marek dostał z karabinku. Dobra, Marek został zabity, okazałem się być szpiegiem. No, tam reszta naszych ziomków, patrzcie jak nas ostrzelali. Fajnie byłoby tutaj po stronie bronionej zapewne grać. Okej, okay, Marek, pożegnamy cię z honorami. Okej, okay, aż zrobię ci screena, Marek. A muszę sobie właśnie pod F12 wyłączyć screeny jeszcze. Bo jak będę chciał jakiegoś screenka zrobić szybko actionem do miniaturki, to będzie mi przeszkadzać tutaj. Dobra, wiecie co, przejdziemy sobie do menu głównego, bo ja bym chciał się jednak postrzelać w tej grze. A nie mogę się postrzelać, jak gramy na mapie, na której nie widać przeciwników. To znaczy, wiecie co, możemy sobie włączyć point match i włączyć tę mapę. I teraz ci przeciwnicy powinni być. Także, bo tam mieliśmy ten spec ops jakiś tryb i nie wiem, do czego on tak naprawdę służył. Tutaj mamy dwa tryby, oczywiście znane nam wcześniej, ze wcześniejszej wersji. Czyli grę punktową, bądź grę na przejmowanie punktów takich, o. I tam dostajemy, i to, no, grę na zabijanie, czyli taki deathmatch, team deathmatch jak w tym momencie, albo grę właśnie na przejmowanie i punkty, o, niech tak to będzie, tak to nazwę. Mamy czołg, myślałem, żeby te czołgi, helikoptery mógł jeszcze gościu zmienić do tej gry, jak już zmienił nowy, te postacie, te ludki są już inne, to mógłby też pozmieniać właśnie czołgi. Capture the temple, aha, czyli tu jednak też jest przejmowanie, tylko więcej punktów za zabijanie wtedy idzie, jak się przejmie coś, okej, okay. Rozumiem, ponietna. Czy mamy tu punkt do przejęcia? Fajny, fajnie ta mapa ogólnie wygląda, jest fajnie skonstruowana, podoba mi się. Przejmujemy, proszę państwa, mapę. Przejmujemy ten punkt. Przejmujemy wzgórze, Monte Cassino będzie nasze. Trzeba osłonić trochę. Dobra, zabiłem jednego. Strasznie źle się z tej broni strzela na daleko. To jest broń na blisko, na ciche zabijanie, a nie. Okej, okay, headshotik, glamusie. Dobra, dostaliśmy! Pomocy! Gdzie jest pomoc? Kurde. Dobra, kolejnych dwóch headshotiki. O, damn! Co to za wybuchy są w ogóle? Z czego to? Z granatów? Okej, okay, brakuje też troszeczkę celownika jednak, bo bez celownika to tak trzeba trochę na pałę celować. Powiem wam. O, podnieśliśmy apteczkę. Dobra, wyrzutnia! Dobra, jeden załatwiony! Osłaniać mnie! Jeden załatwiony! Dobra, ładuj, ładuj, ładuj! Kolejny załatwiony! Dame! Zabili mnie! Ha! Dobra! Powiem wam, że ta wyrzutnia jest słaba. Weźmiemy sobie chyba lepszą, Daggera. Dagger był chyba lepszy. Broń też jest słaba. Także najlepiej byłoby wziąć snajperę, DMR-kę bądź Recona LRR. Coś z celownikiem by się przydało bardziej, szczerze powiedziawszy. Signal DMR jest fajne. Okej, okay. I użyjemy jeszcze sobie na pewno dzisiaj tego rewolwerka, także dzisiaj taka próba testowa na dobrą sprawę, bo też gram pierwszy raz w tego Ravenfielda, także wiecie, testing, outtesting. Dobra, gdzie są przeciwnicy? Tu mamy celownik, wiecie, przybliżenia nam dają tyle, że mamy właśnie, możemy sobie przycelować troszeczkę, jednak jakiś celownik to jest, lepszy jakikolwiek celownik niż żaden. Lecimy dalej i teraz tak. Slowmo! Pyk, dziękuję! No! Halo! Dziękuję! Dobre trafienia! To były bardzo dobre trafienia. Idziemy dalej. Atakujemy na slowmo! Slowmo to jest najlepsza rzecz w tej grze chyba tak naprawdę. Bo to znaczy fajnie się, przyjemnie się strzela w tych przeciwników. Oni w ogóle nam przejęli bazy z tyłu! God damn, yo! Ale widzieliście to, jak na slowmo! Na slowmo mogłem się tylko popatrzeć, jak ta wyrzutnia rakiet do mnie, jak ten pocisk z wyrzutni rakiet do mnie leciał. Najlepsze slowmo na świecie po prostu to było. Dobra, przejęliśmy środek, ale straciliśmy boczek.
Ja bym bardzo chętnie poszedł i przejął coś jeszcze. Także, okej, okay, proszę deploy, dziękuję. Teraz tak, na górę bym chętnie poszedł i poprzyjmował, albo tutaj boczek. Patrzcie, to jest gości, ej, no ruszcie dupy, halo. Panowie, no, co wy tu pod ścianą śmierci stoicie? Ściana płaczu, czy co? Dobra, idziemy po kolejny punkcik. Przegrywamy niestety, drużyna czerwona póki co wygrywa z nami. Ale już niedługo. Dobra, gościu powinien wyrwać tego strzała. Pyk, pyk, pyk. Ale dostanie w brzuchala jeszcze. Okej, okay, idziemy. Atak, atak! Panowie, no, atakujemy tutaj ten punkt. Atakujemy, dobra, mamy. Mamy to, ale który znowu straciliśmy? A, nasz spawn jest stracony. No, no dobra, no to lecimy stąd. Chyba snajperka byłaby łatwiejsza, żeby to przykierować, niż ten karabinko snajperka sygnałowa DMR-ka. Haha, okej, okay, lecimy dalej. Dobra, mamy 3 punkty, teraz przytrzymać te punkty, tak naprawdę. Dobra. W nogę. Dobra, wyrwał gościu. Wyrwał, ale chyba nie umarł, tak mi się wydaje. Teraz powinien umrzeć na pewno. Przeciwnicy są w ogóle na bazie naszej. Ale to ja bardzo chętnie w nich postrzelam. Ktoś mnie zranił. Halo, skąd do mnie ktoś strzelił w tym momencie? Nie wiadomo skąd strzelają. Nawet na slow-mo nie widzę skąd. Gdzie są przeciwnicy? Tam ktoś jest. Tutaj pewnie w środku coś się dzieje. Tutaj na dole na pewno atakują w większej grupce. Dawaj mi przybliżenie i... pyk! Pyk! Dobra, jest jeden strzał, drugi. Dobra, to trzeba na szybciora zrobić trochę. Dostałem! Jezu, te pociski przelatujące obok mnie, tak centymetr. Dobra, kolejny wyrwał. Proszę bardzo, pyk i dobra, zginąłem niestety, ale... ale przytrzymałem chwilę tamtą linię. Czekajcie, ja wezmę chyba tę snajperkę jednak, no. Deploy na środku. Możemy chwilę też z rewolwerem pochodzić, ogólnie, tak by the way. Proszę bardzo. Patrzcie, jak to na slow-mo działa, ten rewolwer. No, bez slow-mo to już trochę gorzej. Dobra, ładowanie rewolwera to będzie magia, długie w sensie. O Jezu, ta snajperka. Trzeba będzie takie no-scope'y tą snajperką walić, bo normalnie jak oddam jeden strzał, to lunetka jest dosyć na daleki obszar. Nie wiem, to jest jakaś ósemeczka tutaj wrzucona, czy coś, jak w z playerków już. Tak mi zostało, jakaś ósemeczka, czwóreczka, coś. Dobra, tam są przeciwnicy. Strasznie rzuca po prostu tą myszką. Trzeba byłoby sensa jeszcze zmienić, chyba, zmniejszyć. W sensie na celowaniu, podczas celowania ze snajperki takiej. Załadował pocisk, czy nie, bo nie wiem. Teraz chyba za... Gdzie ty strzelasz, głąbie? Okej, okay, kolejny załatwiony. Kolejny załatwiony, to znaczy ja im w armory chyba trafiłem. Patrzcie, bum! Ale się rozlał tam z tyłu. Czekajcie, no, 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 dawaj, dawaj, ładuj. I teraz, bum! Headshot! Dobra, no, ze snajperki to ja mogę na slow-mo strzelać. No, ładuj, ładuj. Strzelają do nas! Ładuj tę snajperkę! Kolego! Dobra, proszę państwa, pierwszy! Ustrzelony! Drugi! Ustrzelony! Teraz co? Trzeci! Ustrzelony! Dobra, snajper Hogaty atakuje, proszę państwa, dobra? Na slow-mo to ja mogę snajperzyć, proszę bardzo. Bez slow-mo byłoby już trudniej na pewno. Definitywnie. Okej, okay, nice, wyrwał strzałęcję. Kolega kolejny wyrwał, czerwony. I kolejne trafienie. Nie mamy ammo, dobra, ładujemy. Nie, jest całkiem nieźle, całkiem nieźle sobie dajemy radę tutaj. Najgorsze jest to, że oni cały czas atakują środek. I tu możemy być trochę w żopie. Okej, okay, mamy 4 punkty.
Który zdobyliśmy? Ten, który ja atakowałem, of course. Został jeden punkt na górze jeszcze. O, damn. Zgarnęli szybko mnie. A ja muszę zgarnąć ich teraz. Dobra, shotgunik może na blisko. Idziemy jakiś, nie wiem, coś porobić ciekawego tam. Medic bag, okej. I jeszcze coś mogę wrzucić wtedy, jakieś... Spearheady, o, spearheady weźmiemy. No i pójdziemy sobie, proszę państwa, tutaj i zaatakujemy dół wtedy. Okej, póki co wygrywamy. Ale to się może zmienić za chwilę. To rozumiem, nie jest nasze. Tak, nie jest nasze. Definitywnie to nie jest nasz czołg. Definitywnie to nie był nasz czołg. Niestety. Okej, wiecie co? Ja bym poszedł bardzo chętnie na górę jeszcze. Popróbował tam powalczyć. Za chwilę możemy jeszcze ten archipelag zobaczyć ogólnie. Także jeszcze pokażę wam, jak mniej więcej z tej broni to działa. Dobra, lecimy. Lecimy, panowie, do ataku. No co wy tutaj, wy się sami prosicie o wpierdziel po prostu, czerwoni. No co wy robicie? Ej, bo my przegrywamy teraz znowu, o co chodzi? O co chodzi z tą grą, dlaczego przegrywamy? Dobra, przejmujemy punkcik, panowie. Przejmujemy ten punkcik. Nie martwić się o to, przejmujemy punkcik i lecimy dalej. No, no. No, możesz? Mogę? Mogę użyć tego, czy nie bardzo? Mogę tego użyć w jakiś sposób? Dobra, mogę. Ale nie ma tu przeciwników, do których mógłbym strzelać. No halo. Dajcie mi tu jakichś przeciwników. Dobra, idziemy, ja już wiem, gdzie są przeciwnicy, tam są. Tylko tutaj będzie bardzo trudno z shotgunem grać, powiem wam od razu. Powiem wam, w tajemnicy będzie bardzo trudno grać z shotgunem. O Jezu, ten fleszyk to tak leci na blisko dosyć. Teraz coś trafię. Ej, trafiłem tym rewolwerkiem, powiem wam. Teraz shotgunika nawet zabiłem. Ale to mnie rozstrzelają od razu. Dobra, wiecie co? Pójdziemy sobie jeszcze na trzecią mapę. Nie będę się zagłębiał w tej mapie. Trzeba też troszeczkę ogarnąć z powrotem tę grę. Weźmiemy sobie archipelag i tutaj zobaczymy Spec Ops właśnie, trybik. Pójdziemy do drużyny Raven może tym razem, nie do Eagle. No i lecimy dalej. Okej, okay. Defeat the enemy soldiers to win. No, czyli musimy pokonać, żeby wygrać. No, no z taką drużyną, co takie rzeczy robi, to ja nie wygram za szybko, powiem tak. Okej, okay, mamy nową mapę, archipelago, czyli archipelag, a dokładniej mamy tutaj jakiś lotniskowiec, na którym są samoloty, którymi nie można chyba lecieć, no nie można, szkoda. Samoloty, czyli tak, tutaj mamy lotniskowiec, jedno z wyjść, o, widziałem już przeciwnika, god damn. Dobra, spadł. Nie strzelaj do mnie z wyrzutni rakiet na taką tegoś, kolego. Red team is victorious. A to co, to tylu było? Było tylko... trzech ziomków, których tu powaliłem z shotguna? A reszta... co chodziło? Czemu już wygraliśmy? Nie rozumiem kompletnie, co się stało się. Zobaczyłem trzech przeciwników na dole. I to było tyle, jeżeli o wygraną chodzi naszej drużyny. No, ciekawe, no ciekawe. Czyli na lotniskowcu, po prostu ta mapa polega na tym, że bijemy się na na lotniskowcu, aczkolwiek jeszcze oprócz lotniskowca mamy też jakąś bazę na zewnątrz. Dobra, wiecie co, ja ładuję tutaj, bierzemy tę mapkę jeszcze raz, załadujemy sobie, ale tym razem zagramy sobie jakiś normalny tribik. Czyli Point Battalions, zagramy sobie bataliony, archipelago, teamy po 40, ja sobie dołączę do Eagle, tym razem, no i okej, okay, pyk, proszę bardzo. Dołączamy, wezmę może karabin, albo coś innego bym wziął, Aircona LRR, no nie wiem, no dobra, wezmę Aircona LRR i polecimy w takim razie. Oni mają dwie bazy aktualnie. Mają jedną na wyspie i jedną na statku. My musimy na pewno przejąć pierwszą bazę, którą my przejmiemy. To musi być ta na statku, a druga dopiero ta na wyspie. Czy to miało takiego zooma wcześniej? Tak by the way. Czy oni odpalają samoloty? Dostałem nade'em, który w ogóle nie wpadł na dół, tylko na górze wybuchł. No to niezłe nade'y. Dobra, rzucam. Rzucam żyćko.
Dobra, rzucam fleszyka i lecimy na nich. Co się stało właśnie? To ja nie wiem. Czy my się własnym najdzioszkiem, tym fleszem rozwaliliśmy, tak trochę? Aha. Czy ta broń była, tak mi się wydaje, wcześniej? Ale, no nie wiem, tak jakoś dziwnie. Mam dziwne wrażenie co do tej broni. Okej, weźmiemy sobie może to teraz. I tak, nie wiem, ta broń jest zła. Weźmiemy sobie tego kałasznikowa jednak. Potrzebujemy takiej broni na blisko. Później dopiero fajnie byłoby wymienić broń. Także nie wiem też, czy można w tej grze już podnosić broń z ziemi, czy nie można. Ale lecimy, okej. Trzeba jakoś się dostać na górę. Prawdopodobnie można użyć tych schodków. I teraz w ogóle to też jakoś inaczej wygląda. Mamy tutaj inny ekranik tego, że mamy jakieś postaci i one zanikają tak jakby. Czyli to chodzi chyba o żyćko. Dobra, elo 1, panie. Panie numer 1. Dobra, lecę z lewej strony, żeby mnie nikt nie zauważył. Patrzcie jak sneaky biki. Ale tu bez kitu są samoloty w tym momencie. Dobra, pyk, 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 pyk. No traf którymś pociskiem w tego gościa. Dobra, szybciej będzie przełączyć na pistolet. On mnie zabije, jeżeli do tego dojdzie, jeżeli strzeli. Dobra, kolejny załatwiony. Nie ma mammo, damn. Ale mnie załatwili, ale i tak, dałem radę. Dobra, czekajcie, muszę używać teraz spowolnienia czasu więcej, bo inaczej to będzie lipa i będę ginął tak w sekundę, czy dwie, czy trzy, jak to bywa. Okej, tu jest jakieś szybsze chyba przejście na górę, za chwilę sobie to obczajmy. Czy to jest szybsze przejście na górę? Nie, nie wiem. Niekoniecznie, nie powiedziałbym, że to było jakieś szybsze przejście. Działo przeciw... Ja pierdykam, gościu, czekajcie. Przepraszam, że to zrobiłem. Naprawdę, kolego. Chciałbym mieć cię w drużynie, ale... Ja chcę sobie z tego postrzelać. Aaa, kurde, to jest fajne. Działko przeciwlotnicze. Ja pierdykam. To jest to. Takie gówno zawsze chciałem mieć na pierwszą komunię. Pyk, 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 pyk. No i gdzie lecisz, platfusie? Chodź tutaj, proszę bardzo, elo! No, spadaj kolejny gościu, proszę bardzo! Ej, to mi się podoba mega! To jest fajna rzecz, którą tutaj zrobili. No i gdzie samolocik leci? Halo, samolot leci? To nie jest bajka dla dzieci. Proszę mi dać samolocik. No halo. Można byłoby w ludzi tym postrzelać też, to jest fajna opcja. Jak w Battlefieldzie po prostu. Okej. Może ukradnę ten samolocik. Tutaj nie, tutaj chyba byłaby lepsza snajperka. Tak myślę. Oni dalej mają, tak by the way, ten port cały. Przed nami są nasi niby jeszcze. Mogę tym lecieć? Tym nie. Może kolejnym będzie można lecieć. Dobra, panie, witam tutaj wszystkich, którzy przyszli postrzelać we mnie ze swoich broni. Dobra, chyba wszyscy nie żyją, wszyscy są down. O nie, tak naprawdę wszyscy żyją. Niefortunny zbieg okoliczności, wszyscy przeżyli. No, a ja dostałem, no z dupy dostałem tego strzała. No nie powiecie, że nie dostałem z dupy. Okej, okay. ostatnie życie, ostatnia część tutaj. Dobra, przejdziemy do tyłu, bo już wiem, że stąd jest fajnie można postrzelać sobie z tyłu. Szczególnie jak mamy jakiś celowniczek na dalsze strzelanie. Także okej, okay, lecimy do góry. O, to jest najlepsza zabawka tutaj. Byle gościu we mnie. Eagle lost a battalion. Straciliśmy batalion, panie kapitanie. Patrzcie, ale ładny strzał, jakaś amunicja smugowa, kurde, normalnie. Patrzcie, pyk, dostał, pyk. Snajper, mayday, mayday, snajper. Strzela do naszych, do czerwonych. W sensie to tak czerwony by powiedział, oczywiście. Nie ja. Ja jestem ultra niebieskim zawodnikiem. Dostanie. Nie wyrwał tego strzała, tego też tym bardziej nie wyrwie. Dobra, wyrwał. Dobra, trzeba skakać, co by mnie nie zdjęli. Robić może jakieś piruetiki w powietrzu.
To może ze mną się nic nie stanie. I teraz tak. 3, 2, 1, bomba. Drugi też musi być celny strzał. Dobra, wyrwał! Ale wyrwał strzała. No czemu taki jest rozstrzał? O Jezu, jakiś strzał tutaj poleci. Samolot się obok mnie rozbił! God damn! Dobra, wyrwie tego strzała, gościu. Tego strzała też wyrwie. Okej, okay, bez slow-mo to by było ciężko. A tak rozwaliłem wszystkich tutaj. Patrzcie na to, pyk. Prosto w łepek. Prosto w nóżkę. No cwaniaczki, zabijcie mnie teraz, tacy cwani jesteście, pyk. Ale z tym taki fajny, taki... No nie strzelać! I te strzały obok mnie przylatujące, nie no, to jest fajna rzecz, jeżeli chodzi o slow-mo właśnie. Te wszystkie strzały, które obok was przelatują. Dobra, pyk, tym powinien wyrwać, dziękuję. Ale w łepek weszło. Patrzcie na to, ale ich porobiłem. Z tej odległości to ja mogę strzelać do nich bez kitu. Ale tylko i wyłącznie z tej odległości. Chociaż oni nie mają problemów ze strzelaniem na daleko. Dostałem! Dostałem! Zabili mnie! No dobra, ludzie. Okej, na tym zakończymy sobie dzisiejszy odcinek z Ravenfielda. Ja czekam na więcej rzeczy jednak w tej grze, bo póki co... No powiem, że jak gra na 12,74 czy 15 euro, tak jest tutaj cena bez promocji, to jest jednak za mało rzeczy, tak mi się wydaje. Także jeżeli odcinek wam się spodobał, możecie śmiało zostawić łapkę w górę, dać znać w komentarzu pod filmem oraz włączyć powiadomienia. Dziękuję bardzo za oglądanie, trzymajcie się, no i na razie, cześć!